Sean Murphy, Steven Maguire. Przerwa w finałowym pojedynku. My wracamy do półfinału pomiędzy Maguirem a Ryanem Dayem. Partia druga przy prowadzeniu 1-0 otwiera Steven Maguire. Zobaczymy zatem maksymalnego breaka w pełnej klasie od pierwszej do ostatniej bili. Przyglądaj się, Rafał, bo ty masz pecha do tych maksymalnych breaków. Na żywo nie oglądasz, ale chociaż z powtórki sobie obejrzysz. Recepta na breaka maksymalnego. Śmiałem się z tego i śmiać się będę, dopóki reguła się nie zmieni. Rafał, a nie ma w studiu. Sprawdźmy to, ja wyjdę na jednego frame'a, jak tylko wznowimy mecz. Wściekniesz się. Od tego się zaczęło błąd Ryana Daya. Wczoraj komentując, zastanawiałem się, jak doszło do tej sytuacji, że tak ładnie były ustawione już we wczesnej fazie frame'a czerwone bile. Teraz mam odpowiedź, wcale nie było tutaj dosyć długiej gry odstawnej, ale takiej ofensywnej gry odstawnej, a jedynie wczesny błąd Ryana Daya. Drugi maksymalny break dla Stevena Maguire'a. Ciekawe, ile tych maksów przesędziował Aaron Williams. No, jego kariera sędziowska dużo dłuższa niż zawodowe granie Stevena Maguire'a. Rzeczywiście ma na pewno więcej na swoim koncie maksymalnych breaków niż Maguire. Szybko zdjął ze stołu Maguire czerwoną, która mogła tutaj najbardziej utrudniać budowanie maksymalnego breaka. I spójrzmy, jak ładnie radził sobie z tymi następnymi bilami szkocki zawodnik. 24, 3 czerwone, 3 czarne. Problematyczne jedynie dwie czerwone bile tutaj stojące na lewo od punktu bili różowej, jakieś 40 cm. Wybór czerwonych, jedna do środkowej kieszeni, druga do prawego rogu. Był, zdaje się, kick delikatny, albo po prostu za krótko poprowadził białą bilę. Steven Maguire miał być oczywiście na czerwoną do lewej narożnej kieszeni. Nie ma odpowiedniego kąta, aby pozostać na czarnej. Krótkie zastanowienie się i jest inna czerwona do środkowej kieszeni. Tutaj chwila zawahania będzie. Spójrzmy na białą bilę. Czerwona oczywiście wpadnie. Mocne zagranie, przesunięcie od bandy na czarną. I już Maguire, pesymista, spodziewał się, że biała schowa się za czerwonymi. Mnóstwo breaków maksymalnych w tym sezonie. Zwykle w poprzednich latach mieliśmy dwa, no góra trzy breaki maksymalne.
w ciągu całych 12 miesięcy. W tym sezonie Grand Prix dwa breaki maksymalne. Najpierw w eliminacjach Jamie Barnett, potem w turnieju głównym Tom Ford. Następnie Northern Ireland Trophy, Ronnie O'Sullivan, 147. Znowu Ronnie O'Sullivan w UK Championship, 147 punktów. No i wreszcie China Open, Stephen Maguire, 147 w półfinale z Ryanem Dayem. Tom Ford w tym sezonie to było? Tak, tak. W meczu z O'Sullivanem nie. No nie. No zaraz to sprawdzę, na pewno w tym sezonie w fazie grupowej. Ale nie był to break telewizyjny. Nie był. Davisem. 4-0 wygrany pojedynek przez Toma Forda, między innymi z maksymalny break. Przepiękne teraz otwarcie dwóch czerwonych, które były na swój sposób problematyczne. Wiedział też Stephen Maguire, że zagrywając w ten sposób będzie miał pewną pozycję do czerwonej, do prawej, do lewej, przepraszam, narożnej kieszeni. Czarna i czerwona na wygranie partii, prowadzenie 2-0, a potem już pełna koncentracja na ataku na breaka maksymalnego. Uśmiecha się do siebie Stephen Maguire, no jedno już tylko chodzi mu po głowie. W tej chwili założył, że frame jest wygrany. A po raz pierwszy.